Partnerami strategicznymi Gali są Partnerami głównymi Gali są Partnerami Gali są
będzie płakać. Czemu zabić łowcę jego brać? Nikt tu po nim nie będzie płakać. Nie bronię się na spaca przed zbojami. Kozał się chować kakosor z łowcami. Trąbitę powiesić na swoim grobie. Może on zagra kiedy mógł. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy na gali Telewizji Republika. Pozdrawiamy, kłaniamy się nisko, witamy z tej niezwykłej okazji. 8 urodzin Telewizji Republika. Witamy w czasie, kiedy w Polsce znów rozkwita nadzieja, bo zaczynamy wreszcie wygrywać walkę z pandemią. I jest power. Zako power. Wrócą do nas jeszcze dziś. I to nie raz. Szanowni Państwo, po roku 1989 nie mieliśmy chyba czasu, który byłby tak trudny jak te kilkanaście miesięcy, które już za nami. Pandemia koronawirusa dotknęła niemal każdą polską rodzinę. Odbierała nam przyjaciół, odbierała nam bliskich, odbierała nam zdrowie. Ten bilans mógłby być jeszcze bardziej tragiczny. Nie stało się tak wskutek wspólnego wysiłku, za który chcemy dziś podziękować. Ten wysiłek to zasługa wszystkich Polaków, ale szczególnie mocno pamiętajmy o tych od gabinetów lekarskich po gabinety ministerialne. Tradycyjnie witamy, Szanowni Państwo, wszystkich widzów Telewizji Republika, wszystkich jej przyjaciół, wszystkich sympatyków, gdziekolwiek jesteście i w jakikolwiek sposób nas teraz oglądacie, w telewizorach, w komputerach, na ekranach tabletów, komórek.
to w Waszym imieniu chcielibyśmy dziś przedstawić wszystkich laureatów Nagród Telewizji Republika. To spotkanie, Szanowni Państwo, nie byłoby możliwe bez sponsorów i partnerów gali, którymi są. Partnerzy strategiczni: PKN Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna. Partnerzy główni: Grupa Lotos Spółka Akcyjna, Poczta Polska Narodowy Operator Pocztowy, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, a także Totalizator Sportowy. Partnerami gali są także Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank PKO Spółka Akcyjna, Budimex Spółka Akcyjna, Cechini. A także Elektroodzysk Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań, HM Invest Spółka Akcyjna wchodząca w skład Grupy Invest, KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sieć Sklepów Żabka. Teraz o zabranie głosu poproszę redaktora naczelnego i prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Szanowni Państwo, 8 lat temu powstała Telewizja Republika. Małe oddziały partyzanckie walczące o wolność słowa, jakimi były redakcje, które tworzyły tą telewizję, zjednoczyły się w większym oddziale, trudno nazwać armii, ale w oddziale, który stworzył pierwszą niezależną informacyjno-publicystyczną telewizję w historii III RP. Ta telewizja dokonała autentycznego przełomu. Zobaczmy na rzeczywistość 8 lat temu, zobaczmy na rzeczywistość dzisiejszą. To jest zupełnie inna Polska. Ta Polska nie zmieniłaby się, gdybyśmy nie zaczęli zmieniać świadomości, gdybyśmy nie zaczęli oddziaływać na ludzi. To wszystko wielki sukces dziennikarzy tworzących tą telewizję. Dzisiaj w różnych miejscach, w mediach publicznych, w instytucjach państwowych, ale też wielu pozostało z nami i dalej tworzą tą telewizję. Ale to przede wszystkim zasługa państwa, bo gdyby państwa nie było, gdybyście nam nie zaufali, gdyby nie te miliony ludzi, które co miesiąc włączają Telewizję Republika, nie byłoby nas. To zasługa wielu ludzi, którzy anonimowo lub jawnie, ryzykując niejednokrotnie kłopoty, nam pomagali. To dzisiaj wielkie święto każdego z nas, każdego z państwa. I za to chcieliśmy szczególnie podziękować. Nie byłoby tej telewizji bez grupy zapaleńców, ale nie byłoby też tej telewizji bez państwa. I to dzisiaj świętujemy. Świętujemy to, że nam się udało, że trwamy, że się rozwijamy, przybywają nowi ludzie, którzy kształcą się tu, uczą się dziennikarstwa, czasem idą w świat, ale wielu też zostaje i pokazuje, co znaczy walka o prawdę. Czasem trzeba za to zapłacić dużą cenę, ale też jest ogromna satysfakcja. Satysfakcja z tego, że mamy państwa zaufanie, państwa radość, państwa uwagę. Za to jeszcze raz bardzo dziękuję. 8 lat istnienia Telewizji Republika za nami, kilkanaście miesięcy niezwykłych, innych niż wszystkie, miesięcy często bardzo trudnych prób także za nami. Jaki był to rok? Najlepiej pokażą obrazy. Ponad rok temu, 4 marca, minister zdrowia poinformował o pierwszym przypadku nowego koronawirusa w Polsce. Od tamtej pory nasze życie zmieniło się. Najważniejsze informacje zaczynaliśmy od aktualnej sytuacji epidemicznej, niezbędnych dla walki z pandemią obostrzeń, a z czasem postępów w Narodowym Programie Szczepień. Od samego początku w programie Nie daj się epidemii w Telewizji Republika mówiliśmy o tym, czym jest COVID-19, jakie są objawy i powikłania, a przede wszystkim jak uniknąć zarażenia. Pamiętajmy, najważniejszą rzeczą jest tutaj umycie rąk przed założeniem maski. Umycie rąk przed założeniem maski. Przez ponad rok liczba zakażonych na SARS-CoV-2 przekroczyła w naszym kraju 2 800 000. Zmarło 72 000 osób, ale w ciągu kilku ostatnich miesięcy udało się wykonać około 16 milionów szczepień.
Pandemia miała wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, również na politykę. Wybory prezydenckie zamiast w połowie maja odbyły się na progu wakacji. Wielkim zwycięzcą okazał się Andrzej Duda, który tym samym zapewnił sobie reelekcję. Proszę Państwa, no bardzo dziękuję. Wynik sprzed 5 lat pobity o kilka długości przy 10 kontrkandydatach. Jestem Państwu ogromnie wdzięczny. Dziękuję za to wsparcie, ale przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom za tą frekwencję. Jesienią ubiegłego roku i wiosną znów zmagaliśmy się, tym razem z drugą i trzecią falą pandemii. Narodowy lockdown zostawił ślad na światowej gospodarce, dlatego rządzący przedstawili Polski Ład. Plan na odbudowę życia społecznego i gospodarczego po pandemii. Polacy są głęboko przekonani i słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia. Można nawet powiedzieć szerzej, takie życie jak w krajach na zachód, a po części także na południe od naszych granic. Kampanie wyborcze, wieczór wyborczy, konwencje programowe, to wszystko pokazywaliśmy widzom na żywo. Jako pierwsi pokazaliśmy w całości raport podkomisji smoleńskiej wyjaśniający przyczyny katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W Stanach Zjednoczonych nastąpiła zmiana warty. Republikanina Donalda Trumpa zastąpił demokrata Joe Biden. Odejściu Trumpa towarzyszył bezprecedensowy atak liberalnych mediów, a największe media społecznościowe cenzurowały wystąpienia ustępującego prezydenta, by na koniec skasować jego konta. Reakcją m.in. na te wydarzenia był start polskiego serwisu społecznościowego Albikla. W ciągu pierwszych 2 tygodni działania serwisu zarejestrowało się w nim 60 tysięcy użytkowników. Ich liczba cały czas rośnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy spędzili ten rok z Telewizją Republika. Czas najwyższy, by rozpocząć przedstawianie laureatów tegorocznych Nagród Republiki. Zaczynamy od kategorii biznes. W której laureatem jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz. To jedna z najmłodszych polskich instytucji. Jeszcze kilka lat temu mali przedsiębiorcy nie mieli swojego rzecznika. Doczekali się go wraz z wejściem w życie Konstytucji Biznesu w marcu 2018 roku. Dla ówczesnej minister pracy naturalnym kandydatem na stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców był Adam Krzysztof Abramowicz. Tym bardziej, że rzecznik sam przez lata prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2007 był posłem, ale po objęciu funkcji rzecznika złożył mandat, chcąc, by stanowisko było niezależne od świata polityki. To właśnie on zwrócił uwagę rządowi na przepisy, które nierówno traktowały przedstawicieli poszczególnych branż. Wnioskował o możliwość działania w okresie lockdownu dla wielu firm. Adam Abramowicz ceniony jest za profesjonalizm i pracowitość. Jeśli nie ma go w swoim biurze, oznacza to, że jest gdzieś w Polsce na spotkaniach z przedsiębiorcami. Ale swój gabinet otworzył też dla wszystkich przez liczne konferencje online, które organizuje i w których bierze udział. Laudację ku czci laureata wygłosi dyrektor zarządzający Telewizji Republika, Radosław Dobrzyński. Zapraszamy na scenę. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia laudacji z okazji przyznania Nagrody Telewizji Republika w kategorii biznes panu ministrowi Adamowi Abramowiczowi, rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. W czerwcu bieżącego roku miną 3 lata od momentu powołania pana ministra na stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i będzie to półmetek jego kadencji. Kapituła nagrody zdecydowała o przyznaniu jej panu ministrowi w dowód uznania dla jego działalności w roku 2020 w zakresie aktywnego wsparcia polskich przedsiębiorców w trakcie pandemii. Rzecznik Abramowicz jako były przedsiębiorca, a więc praktyk, doskonale rozumie potrzeby i problemy polskich przedsiębiorców, potrafi przyjąć ich perspektywę. Swą aktywność rzecznik opiera na 3 filarach – biznes, administracja i nauka. Efektem tej aktywności było i jest wiele ważnych i potrzebnych inicjatyw. Między innymi powołanie do życia Rady Przedsiębiorców przy rzeczniku, liczącej prawie 300 organizacji członkowskich, największej platformy spotykania się biznesu w Polsce. Utworzenie i opiniowanie projektów ustaw przez zespoły robocze. Utworzenie Rady Konsultacyjnej przy rzeczniku, zrzeszającej nie tylko małe i średnie firmy, ale także duże przedsiębiorstwa.
w sumie ponad 120 podmiotów. Aktywna współpraca z administracją i partnerami zewnętrznymi, m.in. z Ministerstwem Rozwoju, z Ministerstwem Finansów, z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Utworzenie Rady Naukowej przy Rzeczniku dla współpracy z uczelniami wyższymi. Głównym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży Konstytucji dla biznesu. Sztandarowym projektem, który temu służy, jest tak zwana dziesiątka Rzecznika, czyli 10 punktów wyłonionych przez Radę Przedsiębiorców, które mają na celu spowodowanie, aby działalność gospodarcza w Polsce była prowadzona w podobnym otoczeniu, jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. W roku 2020 głównym priorytetem pracy Rzecznika była rzecz jasna pomoc przedsiębiorcom dotkniętym pandemią i lockdownem w gospodarce. Jednym z pierwszych działań był apel do samorządów w sprawie opłat czynszowych dla firm, na który pozytywnie odpowiedziało kilkadziesiąt samorządów. Innym przykładem skutecznej działalności pana Rzecznika było doprowadzenie do zwolnienia mikroprzedsiębiorców z obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki w ramach tarczy antykryzysowej. Rzecznik interweniował także u kierowników urzędów państwowych i samorządowych, a także samorządów i sądów administracyjnych o zapewnienie ciągłości działania w czasie epidemii. Liczne interwencje w sprawie uchylenia kar pieniężnych za rzekome naruszenia obostrzeń, prolongata zakupu kas online dla szczególnie poszkodowanej branży HoReCa, to także wymierne efekty działań Rzecznika Abramowicza. Ponad 3800 przedsiębiorców skorzystało z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez ponad 400 podmiotów. Biuro Rzecznika organizowało także wsparcie informacyjno-organizacyjne dla przedsiębiorców w ramach akcji Ratuj Biznes w uzyskaniu subwencji z tarczy finansowej 1.0. Działalność Rzecznika przyczyniła się także do zwiększenia liczby firm objętych pomocą w ramach tarczy 2.0 na skutek zwiększenia liczby i rodzajów kodów PKD objętych tarczą. Szanowni Państwo, Rzecznik Abramowicz w sposób bardzo aktywny i zorientowany na potrzeby przedsiębiorców pomagał im w przetrwaniu ciężkiego okresu pandemii, co niewątpliwie przyczyniło się do relatywnie dobrej kondycji naszej gospodarki na tle innych gospodarek europejskich i światowych, pomimo kryzysu wywołanego pandemią. Panie Ministrze, bardzo proszę o przyjęcie nagrody. Teraz głos zabierze sam nagrodzony Adam Abramowicz. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, laureat nagrody w kategorii biznes. Bardzo dziękuję Kapitole Nagrody Telewizji Republika za przyznanie nagrody w kategorii biznes. Jest to dla mnie tym bardziej cenne, że nagroda pochodzi od telewizji, która codziennie porusza sprawy gospodarcze, sprawy przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których jestem rzecznikiem. Tę nagrodę traktuję jako uznanie nie tylko dla swojej pracy, ale ogromnego zaangażowania pracowników mojego biura, a także jako uznanie pracy wszystkich przedsiębiorców z małych i średnich firm, którzy codziennie tworzą dochód narodowy, pracując dla siebie, dla pracowników, ale także dla Polski. Dziękujemy panie ministrze, dziękujemy panie rzeczniku, powodzenia w drugiej części kadencji. A przy okazji małym przedsiębiorstwom życzymy, żeby jak najszybciej stały się średnimi przedsiębiorstwami, a średnim przedsiębiorstwom, żeby jak najszybciej stały się dużymi przedsiębiorstwami. Zaś wszystkim przedsiębiorcom życzymy, by biznes prosperował. Ale na skutek każdego przedsięwzięcia składa się wysiłek wielu ludzi. Na antenie Telewizji Republika widać tylko niektórych z nich. Zapraszamy więc Państwa teraz w podróż za kulisy, by podejrzeć to, czego na co dzień nie widać. Telewizja Republika, tam wszystko się zaczyna. Dzień w Telewizji Republika zaczyna się dużo wcześniej niż padnie pierwszy dzień dobry na wizji. Aby był naprawdę dobry, potrzebna jest kawa w telewizyjnej kuchni, szybki przegląd prasy na naszej redakcyjnej czerwonej kanapie i coś, co przed wejściem na antenę jest niezbędne – fachowy make-up. Po 7.30 w pełni gotowości są nie tylko prowadzące, ale też jej reżyserka. Ekipa, która dba o to, żeby widzowie Republiki wszystko dokładnie zobaczyli i dobrze usłyszeli.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym czasie w redakcji pojawiają się wydawcy i dziennikarze, osoby, które planują dzień, zastanawiają się, którymi tematami żyć będzie Polska i świat, jak zmieniać będzie się rzeczywistość i przede wszystkim na jakie pytania odpowiedzi szukają widzowie. Przed południem reporterzy telewizji Republika wyjeżdżają w teren, by pokazać Państwu miejsca, w których dzieją się najważniejsze rzeczy i poprosić rozmówców o komentarz, ale też opowiedzieć o tym, co dookoła nas. Ludzie bardzo się cieszyli z tego, że mogli właśnie w końcu spędzić ten czas z bliskimi, coś zjeść, napić się. Więc jakby noc była bardzo gorąca, pomimo że ten poranek jest dość spokojny. Popołudnie to czas na pierwsze komentarze do wydarzeń, które jeszcze się dzieją. Nasi dziennikarze w imieniu widzów zadają najważniejsze pytania. Panie pośle, kilka pytań mam do pana w związku z aktualną sytuacją polityczną, ale chciałbym zacząć od takiego pytania bardziej fundamentalnego. A godzina 18.30 to u nas pora, którą w wielu firmach czy choćby w gazetach określa się mianem deadline. To wtedy rozpoczyna się dzisiaj główne wydanie programu informacyjnego Telewizji Republika. Widzowie naszego flagowego programu gromadzą się nie tylko przed telewizorami, ale też na redakcyjnej czerwonej kanapie. W miejscu, które cały czas czeka na gości, bo to tu jeszcze przed pandemią witaliśmy przed wejściem na antenę polityków, komentatorów i ekspertów. Na razie jednak można podsumowywać dzień, nie ruszając się z domu. Z naszymi rozmówcami w wieczornych programach Dziennikarski Poker, W Punkt czy Mówi Się łączymy się przez Skype. A wszystko na bieżąco można śledzić też na naszej stronie internetowej tvrepublika.pl. Tak wygląda zwykły dzień w tygodniu, ale to nie wszystko. Weekend to czas, żeby sprawy całego tygodnia poukładać w studiu prasowym, saloniku politycznym czy politycznej kawie, ale też czas, by zapytać o zdrowie, dobre filmy i w ogóle być bliżej ludzi. Taka nauczka na przyszłość dla wszystkich spóźnialskich, jeżeli chcecie być w centrum wydarzeń, to w roku 2021 na demonstracjach bądźcie zawsze kwadrans wcześniej. Tak to mniej więcej, szanowni państwo, wygląda za kulisami Telewizji Republika, ale spokojnie, wszystkiego nie pokazaliśmy. Czas na kolejną nagrodę Telewizji Republika, nagrodę w kategorii kultura. A otrzymuje ją w tym roku znakomity eseista, wybitny historyk, doskonały popularyzator historii, autor licznych książek, wykładowca akademicki, publicysta, profesor Andrzej Nowak. Skąd nasz ród? To pytanie zadał na okładce swojego dzieła życia profesor Andrzej Nowak. Kilka lat temu profesor podjął się z pisania dziejów Polski. Historię w czterech obszernych tomach doprowadził już do 1572 roku. W przygotowaniu znajdują się kolejne części. Dzieje Polski prezentują historię jako żywy element, a nie tylko zapis dat i wydarzeń w podręczniku. Wciągają czytelnika w dyskusję między najodleglejszymi czasami, a polską współczesnością. Andrzej Nowak urodził się w Krakowie. W latach 80. organizował wykłady w ramach podziemnego, wolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie publikował też w czasopismach drugiego obiegu, a od 1992 przez kilkanaście lat kierował dwumiesięcznikiem Arkana. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W 2015 został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na członka Narodowej Rady Rozwoju. O wygłoszenie laudacji ku czci laureata proszę publicystę Telewizji Republika i Gazety Polskiej Adriana Stankowskiego. Zapraszamy na scenę. Szanowny panie profesorze, szanowni państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia uzasadnienia dla przyznania nagrody dla postaci niezwykłej, dla postaci wybitnej. Pan profesor Andrzej Nowak to wybitny historyk, znawca stosunków polsko-rosyjskich, publicysta, jest autorem kilkudziesięciu znakomitych książek, od wydanych ponad ćwierć wieku temu między carem a rewolucją, przez klęskę Imperium Zła, rok 1920, po pomnikowe, najnowsze dzieło, które jeszcze nie jest ukończone. Myślę o dziejach Polski, będące monumentalną próbą syntezy historii
ojczystej. Te książki, znaczenie tych książek wykracza daleko poza samą lekcję historii. Sam pan profesor swoją misję rozumie w taki sposób. To właśnie lekcja historii, pamięci, nawracanie do niej, ożywianie przez kolejne wydarzenia, szczęśliwe i smutne, ale rozpatrywane właśnie w ciągu, który nadaje sens tożsamości, tego, co naszą wspólnotę buduje, i zapomnienie o czym sprawiłoby, że stalibyśmy się nikim, tak mówił pan profesor. Ta misja jest niezwykle trudną misją, bo szanowni państwo, Polska i polskość to bardzo trudna opowieść o bardzo wielu różnych obliczach. Z jednej strony bohaterska, niezwykła, heroiczna, jak losy choćby szwoleżerów gwardii księcia Józefa Poniatowskiego, ale też pełna mądrości, dalekowzroczności, takiej roztropnej troski o dobro wspólne, jak przy okazji Unii Lubelskiej czy Konstytucji 3 maja. Z innej strony niezwykle wyrafinowana i subtelna, chciałoby się rzec, jak nuty zapisane przez Fryderyka Chopina. Skądinąd pianiści, zwłaszcza ci z innych krajów, dobrze wiedzą, jak bardzo trudno gra się te arcypolskie nuty Fryderyka Chopina. Pan profesor Andrzej Nowak często cytuje Wincentego Kadłubka, który chyba jest jego mistrzem. Wincenty Kadłubek mówił, że powinniśmy odkrywać i opiewać złote naszej wspólnoty filary. Pan profesor pomaga nam odkryć prawdziwą twarz naszych przodków, pomaga nam dzisiaj żyjącym zrozumieć, jak bardzo mądrzy i piękni byli nasi przodkowie, jak bardzo piękna jest nasza wspólnota. Daje nam tym samym bezcenny dar. Dar prawdziwej dumy z przynależności do naszego narodu, dar prawdziwej dumy z naszego państwa. Za to, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Z największą przyjemnością ogłaszam, że laureatem Nagrody Telewizji Republika w kategorii kultura jest pan profesor Andrzej Nowak. Laudację wygłosił Adrian Stankowski. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Teraz głos zabierze sam laureat, profesor Andrzej Nowak. Nagroda Telewizji Republika jest dla mnie szczególnie ważnym wyróżnieniem, dlatego że przecież wyrasta ta telewizja z czegoś bliskiego dla każdego, komu jest bliskie i dla kogo jest ważne wolne słowo. Wyrasta z tradycji Gazety Polskiej, wyrasta z ducha niepodległej, którą ta gazeta kontynuuje w III Rzeczpospolitej i poszerza niejako inicjatywa Telewizji Republika to, co bardzo pięknie nazywa się strefą wolnego słowa. A gdzie ma się rozwijać kultura, jak nie w sferze wolnego słowa? Wolność i słowo razem połączone i połączone jeszcze z czymś, z pracą, wytrwałą pracą, pracą, która trwa latami. Razem stanowią kulturę, bo kultura to jest uprawa, właśnie cierpliwa uprawa, uprawa czegoś wyjątkowo jednak delikatnego, kiedy rozumiemy kulturę nie tylko w sensie dosłownym, jak starożytni Rzymianie, którzy mogli uprawiać winorość, mogli uprawiać zboże pod tym słowem ukrywające się, ale kultura, tak jak my ją dziś rozumiemy, to jest kultura wymagająca właśnie cierpliwości w ogrodzie pamięci, w którym wolność i słowo połączone razem rozkwitają dzięki instytucjom, które chronią tę wolność i pozwalają ją wyrażać w sferze publicznej. W XX wieku, na progu XXI wieku, oczywiście telewizja jest szczególnie ważną instytucją, która taką rolę odgrywa. Przypomnijmy sobie, ja w każdym razie przypominam sobie bardzo boleśnie doświadczenie życia w III RP, kiedy to dyktat jednej gazety rozprzestrzeniony na wszystkie media, które służyły jednemu przekazowi politycznemu,
sprawił, że no cóż, dusiliśmy się od braku tej wolności słowa. Wszystko decydowane było w pokoju jednego nadredaktora. Wszystko, co dotyczy kultury przynajmniej, wszystko, co dotyczy werdyktów, kto jest dopuszczony na salon, na ten areopag, można tak powiedzieć, kulturalny III RP, a kto jest skazany na wieczne potępienie jednym słowem, jednym pogardliwym gestem redaktora i jego, by tak rzec, pomagierów. Otóż to właśnie zaczęło się zmieniać najpierw, kiedy pojawiło się wolne słowo drukowane, a więc Gazeta Polska. Miałem wtedy przyjemność także redagować kwartalnik, który też w tym zakresie jakąś rolę odgrywał, czyli najpierw wychodzącą z podziemia Arkę, potem Arkana. Ale oczywiście stopniowo poszerzała się ta sfera wolnego słowa, aż uzyskała ten tak ważny wyraz w telewizji, bo bez telewizji wolne słowo do wielu bardzo ludzi nie dotrze, a w związku z tym nie dotrze także informacja o tym, że kultura to nie jest tylko, powiedziałbym, tak jak to rosyjskie wyrażenie dobrze określa, sojusz czernuchy z pornuchą, prawda, że do tego się redukuje bardzo często, coraz częściej, powiedziałbym, tak zwana wysoka kultura. Ale kultura jest przede wszystkim wspaniałą tradycją, przekazem tego, co najlepsze w naszej historii, tego, co odnajdujemy w dziełach Kochanowskiego, co odnajdujemy w dziełach Mickiewicza, co odnajdujemy w dziełach innych twórców, nie tylko zresztą słowa, ale także pędzla tych, którzy służą swoją muzyką polskości. To właśnie próbuję także w historii, w dziejach Polski, które piszę, jakoś przekazywać, przypominać i cieszę się ogromnie, że są instytucje, które zwielokrotniają szansę docierania z tą pamięcią, z dumnym przekazem polskiej tradycji kulturalnej do tysięcy, dziesiątków tysięcy odbiorców, którzy mogą tę ofertę, ofertę polskiej tradycji, polskiej kultury zanurzonej w tradycji szerszej, europejskiej, rzymsko-łacińskiej i jednocześnie chrześcijańskiej, mogą porównywać właśnie z tą ofertą czernuchy i pornuchy, która udaje wolność, która próbuje stać się substytutem wolności. Cieszę się, że w Telewizji Republika jest oaza wolnego słowa i czuję się dumny, że zostałem w tej oazie wolnego słowa uznany za godnego wyróżnienia. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Mówił profesor Andrzej Nowak, laureat Nagrody Telewizji Republika w kategorii kultura. Dziękujemy i gratulujemy. Śmieć moja pani, lecz cóż radzić, na to mam, na krwogród dziki łan, myśmy tac zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie pnącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał, dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie pnącze, w dzikim winie świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino? Może to zrobiłaś ty? Hej, dziewczyno! Po co tu zasiałaś to dzikie wino? Po co je tu dałaś? Gdy ona do mnie mówi, że karocą jechać chce i mówi do mnie tak, jak do ściany, nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko sam zaplątany. Bo w tym domu rośnie pnącze, okno z drzwiami mi się plącze. Bo w tym domu dzikie wino, kto je tutaj siał, dziewczyno? Bo w tym domu rośnie pnącze, okno z drzwiami mi się plącze. Bo w tym domu dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino? Może to zrobiłaś ty? Hej, dziewczyno! Po co tu zasiałaś to? Thank you.
Zbieram gąs i buszuję z plączu. Zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. A ona nagle mówi, że wina pragnie, wina chce. Ja jestem tylko cały zaplątany. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie plącz? Mógłbym z tobą winie ginąć i na słone wino zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie plącz? Mógłbym z tobą winie ginąć i na słone wino. Zasiena. Dzikie wino, może zrobisz dla mnie to? Hej dziewczyno, po co tu zasiałaś to? Dzikie wino, kto je tutaj dał? Dzikie wino, hej dziewczyno, dzikie wino. Zespół Zakopower. Po raz drugi podczas dzisiejszej gali, ale nie ostatni. Pięknie dziękujemy. A przed nami kolejna już kategoria, kategoria polityka. Tegoroczną nagrodę Telewizji Republika w kategorii polityka otrzymuje europoseł profesor Ryszard Legutko. Pochodzący z Krakowa profesor Ryszard Legutko zasiada w Parlamencie Europejskim już od 12 lat. Obecnie przewodniczy nie tylko delegacji Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu, ale i całej grupie europejskich konserwatystów i reformatorów. W swojej biografii ma też kilka znaczących funkcji w polityce krajowej. Był ministrem edukacji narodowej, wicemarszałkiem Senatu, a w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego sekretarzem stanu, który odpowiadał za sprawy nauki, kultury i dziedzictwa narodowego. Ale jego prawdziwą miłością jest filozofia starożytna. Obrona Sokratesa, autorstwa Platona, jedno z najważniejszych dzieł w dziejach europejskiej kultury, doczekało się tłumaczenia profesora Legutki, które uznano za najbardziej wartościowy polski przekład. Oprócz filozofii profesor uwielbia też westerny i jako ostatni sprawiedliwy potrafi wygłaszać na forum Parlamentu Europejskiego płomienne apele w obronie rodziny i tradycyjnych wartości. Takie jak ten: dajcie ludziom żyć, nie róbcie rewolucji, zróbcie Unię strefą wolną dla zdrowego rozsądku. Laudację ku czci laureata wygłosi prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Szanowny panie profesorze, szanowni państwo, to niezwykły laureat tej nagrody, bo gdyby chcieć powiedzieć, dlaczego powinien dostać tą nagrodę, pewnie można by wymienić bardzo wiele powodów, ale pierwsze, co ciśnie mi się na usta, to styl. Styl człowieka z ogromną klasą. Gdyby wymyśleć nagrodę za samą klasę, na pewno co roku mógłby ją dostawać profesor Ryszard Legutko. Skąd się wziął ten styl? Ja czytałem przynajmniej część twórczości pana profesora. Większość z nas zna go z filozofii, tłumaczeń Platona, z wyjaśniania tych cieni platońskich, które potem zaczął tłumaczyć w polityce. Jako nieuchronnie zwolennik Arystotelesa, bo będąc ochrzczony imieniem Tomasza z Akwinu, no, muszę lubić konkurencję Platona, ale mogę docenić to, że jest ktoś, kto dostrzega coś wyżej, coś dalej, coś głębiej i przenosi to w sposób niesamowity na politykę. Profesor Ryszard Legutko zafascynowany jest II Rzeczpospolitą, jej kulturą, duchowością, o której kiedyś powiedział, że ona w jakiś sposób przeminęła, ale też w nas została. A najlepszym dowodem jest sam pan profesor. Ta wielka umysłowość, głębia, sposób patrzenia na świat, sposób jego opisu, ten spokój, który z tego emanuje, zdrowy rozsądek, to coś, co w dobie upadku wszelkiej klasy politycznej, to ta klasa, którą zaprezentował profesor Ryszard Legutko, podnosi nas, jak owe idee platońskie, do góry.
podnosi i pokazuje, że można być trochę lepszym, trochę bardziej kulturalnym, trochę więcej się nauczyć i że można uprawiać politykę, nie nurzając się w beznadziei intelektualnej, w zwykłym chamstwie, które niestety ogarnęło znaczną część działalności publicznej, ale też można to robić długoplanowo. Idee, projekty, które w Parlamencie Europejskim jako jeden z współprzewodniczących EKR-u realizuje pan profesor, będą być może dużo bardziej długotrwałe niż bieżąca rozgrywka polityczna. Bo dzisiaj próbujemy odbudować Europę na wartościach, na których się rodziła. Nie byłoby tego, co rozumiemy przez kulturę europejską, bez kultury chrześcijańskiej. Nie byłoby jednoczenia Europy bez chrześcijańskich ojców Europy. I to wszystko próbuje się teraz odbudować też poprzez pewien projekt polityczny, w którym bardzo mocno uczestniczy pan profesor. Jego sukces, jego starania, starania tych ludzi, którymi się otacza, będą wielkim sukcesem Polski, bo to między innymi stąd przyszła ta iskra do zmian. Iskra, która już dzisiaj nie jest tylko nadzieją. Ona jest poważnym projektem politycznym wspieranym przez różne państwa i różne siły polityczne. I szczególnie życzę w tej sprawie sukcesu, panie profesorze. I szczególnie chcę docenić te działania, które powodują, że można odbudować konserwatywne skrzydło, konserwatywną myśl w bardzo nihilistycznej, a jeśli już ideowej, to bardzo lewicowej Europie. Pana sukces i wszystko, co pan zrobił, będzie wielkim sukcesem Polski. Za to szczególnie dziękuję. Laudację ku czci profesora Ryszarda Legutko wygłosił Tomasz Sakiewicz. Oczywiście głos teraz zabierze sam laureat. Znakomity filozof, wybitny eseista, pracowity tłumacz, analityk i tego, co najważniejsze w antyku, i tego, co najważniejsze we współczesnej polityce. Człowiek z klasą, laureat Nagrody Telewizji Republika w kategorii polityka, profesor Ryszard Legutko. Z wielką satysfakcją i z poczuciem dumy przyjmuję tę nagrodę. Przede wszystkim z uwagi na instytucję, która mi ją dała i używam słowa instytucja specjalnie, ponieważ Telewizja Republika stała się właśnie taką ważną instytucją współczesnej Polski. My nie zdajemy sobie często sprawy, jak wielką rolę odegrali niezależni dziennikarze, którzy w pewnym momencie przełamali monopol informacyjny, monopol medialny w III Rzeczpospolitej i Telewizja Republika była jednym z pionierów tego ruchu i dzięki niej między innymi żyjemy w innej Polsce. My jesteśmy, Polska jest tutaj ewenementem na tle innych krajów europejskich, gdzie ten monopol istnieje. A ponieważ do przełamania tego monopolu potrzebni byli ludzie dzielni, odważni, samodzielnie myślący, nie bojący się ryzyka, myślący w sposób niestandardowy, jeżeli tacy ludzie dają komuś nagrodę, to jest szczególnie nobilitujące i to jest dla mnie wielka przyjemność i wielki zaszczyt. Cieszę się również, że została doceniona moja działalność polityczna. Działam w trudnej rzeczywistości. Powiem to, choć nie wszyscy może zdają sobie z tego sprawę. Działam w polityce europejskiej, czyli w środowisku wrogim Polsce, wrogim wszystkim zmianom, które przeprowadzamy w Polsce. Działam w instytucji, która
jest rządzona przez dyktaturę większości. No ale robimy co możemy, ta mniejszość, która się tam znajduje i która broni Polski. I staramy się trochę zdrowego rozsądku i cywilizowanych reguł wprowadzić do instytucji europejskiej. Nie jest to łatwe, wymaga to trudu i długiego czasu, ale bardzo się cieszę, że ta moja skromna działalność, której efekty może jeszcze nie są widoczne, ale mam nadzieję, że z czasem przy dużym nacisku większej ilości ludzi będą, że ta moja działalność została doceniona. Także dziękuję raz jeszcze. Mam wielkie poczucie wdzięczności wobec tych, którzy mi tę nagrodę przyznali. Mówił profesor Ryszard Legutko. Raz jeszcze gorące gratulacje, panie profesorze. W 8 urodziny telewizji Republika poprosiliśmy jej przyjaciół i widzów o kilka słów z tej okazji. Brakowało w Polsce bardzo polskiej telewizji reprezentującej polskie myślenie, polskie aspiracje, polską wrażliwość, estetykę i tak dalej. I telewizja Republika trafiła w ten punkt i bardzo dobrze, że powstała nowa sytuacja. Chwała twórcom tej telewizji, chwała kolegom, którzy zaczęli się tym zajmować, że stworzono takie miejsce. Że to miejsce w tych najbardziej niesprzyjających okolicznościach przetrwało. To jest też stacja, która dzięki swoim widzom ma bardzo bliski kontakt z Polakami, bardzo bliski kontakt z ludźmi. To jest takie postawienie na dużą interaktywność i przyznam Państwu szczerze, że jeżeli gdzieś jestem w Polsce i spotykam się na przykład z ludźmi z klubów Gazety Polskiej, to oni najbardziej kojarzą mnie właśnie z telewizji Republika. To jest ogromna siła. Telewizja Republika to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Kompetentni, odważni dziennikarze, życzliwi koledzy. Miejsce, które przychodzi mi do głowy, to przede wszystkim czerwona kanapa, na której odbywają się inspirujące rozmowy. Dzisiaj dla mnie to jest taka stacja, która dzięki której weryfikuję na szczęście pewne informacje. Jeżeli Republika zamieszcza jakiś serwis, właśnie jakieś informacje, znaczy, że informacja jest poważna, prawdziwa albo wymaga poważnego zastanowienia. No i teraz możemy się cieszyć jubileuszem, czego serdecznie gratuluję Tomaszowi Sakiewiczowi i jego młodocianym współpracownikom. Opatrzyłem, jak ta młodzież wyrastała do wielkich polskich problemów, jak tworzyła coraz lepszy program. I powiem tak, że jeżeli by nadeszły trudne czasy, to takie miejsce, gdzie może przetrwać wolne słowo, gdzie można się wypowiedzieć, porozmawiać z ludźmi, będzie bardzo potrzebne. I dlatego już nie 100, ale nawet 1000 lat życzę Telewizji Republika. I mam nadzieję, że Telewizja Republika będzie nadawała i grała do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. Dziękujemy przyjaciołom i widzom Telewizji Republika za te wspaniałe słowa. Kłaniamy się nisko, kłaniamy się w pas. Widzowie i ich opinia, to jest przecież najważniejsze. I to oni, nasi widzowie, wskazali laureata w najważniejszej kategorii naszych nagród. W kategorii Nagroda Widzów Telewizji Republika dla osobowości roku laureatem jest... generał profesor Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Gdy w marcu ubiegłego roku odnotowaliśmy pierwsze przypadki COVID-19 w Polsce, z dnia na dzień na ekranach telewizorów pojawili się lekarze specjaliści, którzy wyjaśniali nam, czym jest nowy koronawirus, choć znaków zapytania było i do dzisiaj jest bardzo dużo. Jednym z tych, którzy ze spokojem, ale i znawstwem przeprowadzają nas przez pandemię, jest generał profesor Grzegorz Gielerak. Pochodzi z Sandomierza, w 1992 roku ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi, a już po roku rozpoczął pracę w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, znanym w całej Polsce jako szpital przy szaserów.
Swoją pracę rozpoczynał jako podporucznik, dzisiaj jest generałem dywizji. Odkąd został dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego, placówka zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Wprowadzono nowoczesne metody diagnostyki i leczenia, a szpital na Szaserów stał się nowoczesną instytucją z opinią najlepszej w kraju. Generał profesor Gielerak zawód lekarza traktuje jak misję, której najważniejszą stawką jest zdrowie i życie pacjenta. Lekarz jest również żołnierzem na polu walki. Laudację ku czci laureata wygłosi Katarzyna Gujska. Zapraszamy na scenę. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Te słowa już padały na tej scenie wielokrotnie. Rzeczywiście widać światełko w tunelu. Radzimy sobie z pandemią, wygrywamy z pandemią koronawirusa, ale to zwycięstwo nie byłoby możliwe, gdyby nie wspaniała służba zdrowia. Lekarze, sanitariusze, pielęgniarki, tysiące ludzi, którzy w całej Polsce walczyli i walczą o nasze zdrowie. Ale walczą nie tylko w przychodniach, w szpitalach, w punktach szczepień, ale również w mediach, ucząc nas, w jaki sposób powinniśmy my sami dbać w tych niebezpiecznych, trudnych czasach o nasze zdrowie. Widzowie telewizji Republika docenili starania szczególnie jednego wyjątkowego lekarza, naszego laureata, pana generała profesora Grzegorza Gieleraka, który kieruje Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Docenili jego fachową wiedzę, sposób, w jaki opowiadał nam i uczył nas, w jaki sposób walczyć z pandemią, przeciwstawiać się jej. Ale myślę, że warto również podkreślić, że to właśnie Wojskowy Instytut Medyczny zorganizował w tych bardzo trudnych czasach specjalne misje, które udały się tam, gdzie pandemia szalała najbardziej, chociażby do Lombardii, ale również do Stanów Zjednoczonych. Okazaliśmy w ten sposób my, jako państwo, jako naród, ogromną solidarność wobec tych, którzy cierpieli najbardziej, ale również zdobyliśmy niezwykle cenną wiedzę o tym, w jaki sposób leczyć się, w jaki sposób organizować naszą służbę zdrowia, by uchronić zdrowie i życie największej liczby naszych rodaków. Te misje medyczne, które zostały zorganizowane przez Wojskowy Instytut Medyczny, kierowany przez naszego laureata, to również fantastyczna wizytówka Polski solidarnej, otwartej na pomoc innym, Polski, która wtedy, kiedy nasi sojusznicy, nasi przyjaciele potrzebują pomocy, rusza im właśnie na tę pomoc. Szanowni Państwo, pan generał profesor Grzegorz Gielerak, szef Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Serdecznie zapraszam, panie profesorze. Zapraszamy na scenę, przyłączamy się do laudacji i do gratulacji. Nagrodę w kategorii Osobowość Roku wręcza Katarzyna Gujska. A teraz głos zabierze sam laureat, generał profesor Grzegorz Gielerak. Drodzy Państwo, szanowni widzowie, bo do Was zwrócę się jako pierwszy. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania, to wyraz wielkiego uznania. Dziękuję bardzo za Państwa głosy, za to, że udało mi się z tym przekazem, który na temat pandemii kierowałem do Państwa, trafić Państwa gusta. Mam nadzieję, że wiedza i informacje, jakie zostały w ten sposób przekazane, przyczyniły się do tego, że wielu z Państwa łatwiej było znosić te ciężkie dni, a z drugiej strony również być może przyczyniło się do tego, że ograniczyłem w ten sposób w jakimś stopniu skalę zakażeń, skalę tych nieszczęść, jakie bezpośrednio z samą pandemią się wiążą. Cóż mogę powiedzieć, Wojskowy Instytut Medyczny, Siły Zbrojne, mogę Państwa zapewnić, że na pewno będziemy robić wszystko, aby zagwarantować Państwu, nam wszystkim, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w trakcie tej kończącej się, miejmy nadzieję, już pandemii, ale także w trakcie każdego kryzysu, jaki kiedykolwiek nastąpi. Jeszcze raz z serca dziękuję za to wyróżnienie.
Serdecznie dziękujemy, panie profesorze. Gratulujemy oczywiście także i my. Gratulujemy oczywiście wszystkim laureatom tegorocznych nagród. Nagród Telewizji Republika, w której teraz, w trakcie gali z okazji jej 8 urodzin, posłuchają państwo koncertu grupy Zakopower. Częściej wino ma octu siedmiu złodziei smak. Pijmy nim zamkną piwnicę na siódmy spust. Jeszcze poznać bym chciał siedem sztuk wyzwolonych. Jeszcze przeżyć by warto choć 77 wiosny mgnień. Na siedem. Jeszcze pójdziemy, za siódmy bór, powędrujemy, za siedem rzek, jeszcze spłyniemy, za siedem mórz, siedem wzgórz, jeszcze raz, za siedem bór, jeszcze pójdziemy, za siódmy bór, powędrujemy, za siedem rzek, jeszcze spłyniemy, za siedem mórz, siedem wzgórz, jeszcze raz. We'll be right back.
Witamy Państwa z całego serca. To dla nas wielka radość, że możemy zagrać na urodzinach telewizji Republika. Oczywiście życzymy telewizji Republika zdrowia i abyśmy się mogli spotkać na stuletnich urodzinach, aczkolwiek pewnie będzie ciężko i to nie w związku z tym, że telewizja Republika już nie będzie nadawać, tylko pewnie my będziemy nadawać z zupełnie innego miejsca. Moi kochani, jakby na to nie patrzeć, życzymy samego dobra. Niech się darzy! Ta piosenka mówi o tym, aby być czujnym w życiu i nie przegapić miłości, kiedy takowa się pojawi. Czy to ta?
da i też nie ty, ona już nie ta i też nie ty. Ale kiecza na ten lepszy świat wybrać się, o, statkiem się jeszcze za rękę jej. Chcący zwycertać to te słowa, zrozumiała na tej ból. Zdążysz wyszeptać to te słowa, zrozumiała na tej ból. Znać słowa, co nikt nie rozumie, słowa, co nikt nie rozumie, bajino na tym i ból. Znać słowa, co nikt nie rozumie, bajino na tym i ból. Znać słowa, co nikt nie rozumie, płoć wąsę, nie czas odny. Między nami
znacza już. Nic ważnego. Więc ukryte jakieś drugie dno. Siódme niebo.
chce zatrzymać czas i każdy z nas chce odrodzenia. Lecz kropla w dwóch miejscach nie może tkwić i skoro tu żyć wiecznie wszyscy chcą, to dobrze wie, że się już musi zbyć. Ucieka po policzku za. Kiedy jest tak, młodość mi się wróciła, już nie wróci się, bo wolą popłynę na. Co to smutek, jak ufa drewniano, łaska ropą skutek. Thank you.
bzdury i kudły i usy. Mosejsom jest tacy, co kacani mieli, ale co z muli w życiu culi, co słoni widzieli. I Mosejsom jest tacy, co kacani mieli, ale co z muli w życiu culi, co słoni widzieli. Yeah.
życia smak i sens, póki miłość jest z nas. Do źródła płyn. Zaskoczy nas los i tak płyńmy pod prąd, nawet kiedy sztorm, nawet kiedy mgła, choć nas porwie wir, rzuci blisko dna, to tak ma być, to jest ten plan, tu jest tak jak ma być. W przeciwnościach jest do życia smak i sens, póki miłość jest w was. Tu jest tak jak ma być, tak jak ma być, i ma być tak jak jest. W przeciwnościach jest do życia smak i sens, póki miłość jest w nas.
Trzeba stworzyć dom, żeby mieć do czego wracać. Upać, miąć tam każdy krok. Więc marzenia miej, bo to nie jest ciężka praca. I kochaj, zbudujesz dom. Trzeba stworzyć dom, żeby mieć do czego wracać. Upać, miłość tam każdy krok. Więc marzenia miej, bo to nie jest ciężka praca. I kochaj, zbudujesz dom. Jestem latawcem, co nagle wypadł mu z rąk i nie zwracam uwagi wcale na jego płacz. Pędzę jak wiatr, jak balonik lecę gdzieś, Bóg wie gdzie. Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. Te zabawki, gry, w kąt złożone tomy, bramki stworzone do zabawy, małpa i pies, tygrys i lew, żeby jego jasny śmiech zabrzmieć mógł. Patrz go czasem, zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwilę wieczny bawił się, bawił się, choć na czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec nami bawił się. Choć na czasem zostawiamy, uciekamy, każdy jednak wie, najważniejsze, że chwilę wieczny chłopiec dobrze nami bawił się. Pobawił się, bawił się. Thank you.
szyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. Pięczą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Wielki stos piętrzą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso. Wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Thank you.
końca gram. Nim pierwszy gór zawieje, już mi na karku siedzi jego brzask, budzi mnie na nic ucieczki próby. Pogania bez litości, trzyma się tak jak cię. Biegnę, padam, staję, bez końca gram. Galop. Biegnę, padam, staję, bez końca galop. Biegnę, padam, staję, bez końca galop. Biegnę, padam, staję, bez końca gram. Kiedy próbuję zwolnić, odczuwaj ostrogi, wbija w met, boki me, czasami tylko może. Bez końca galop, bez końca galop.
za tobą. Kiedyś ty tak była za mną, jako ja za tobą. To by my se razem byli, każdą nockę ze sobą. Sobą, jak młody z młodą, już każdą maskę inną sobą. Mam na miłość już za chwilę, czy będzie coś tego? Będzie co z tego? Nie przewidzisz tego cleku, zapytać aholnego. Co z tą miłością? Trzeba by zapytać się aholnego. Nie przewidzisz tego cleku, zapytać aholnego. Co z tą miłością? Thank you.
Józef Hys, Bartek Nazaruk, Michał Tromski, Dominik Tremski, Bartek Kudasik, Kacper Stolarczyk, Piotrek Falko. Dziękujemy bardzo. To był wielki zaszczyt i wielka radość móc spotkać się i wystąpić dzisiaj przed Państwem. Wszystkiego dobrego, niech się darzy! Gdybyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Gdybyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Gdybyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Gdybyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Gdybyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Gdybyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Gdybyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Gdybyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Kiedyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Kiedyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Kiedyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Kiedyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Tak za mną, jako ja za tobą. Kiedyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Kiedyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Kiedyś ty tak za mną, jako ja za tobą. Szanowni Państwo, to już niemal wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu z okazji 8. rocznicy powstania Telewizji Republika. Pierwszej prawdziwie niezależnej telewizji w dziejach III Rzeczpospolitej. Gratulujemy laureatom, dziękujemy widzom, przyjaciołom i sympatykom Telewizji Republika. Dziękujemy również zespołowi Zakopower. Dziękujemy także tym wszystkim, bez których nasze dzisiejsze spotkanie nie mogłoby dojść do skutku, nie byłoby możliwe, bez sponsorów i partnerów gali, którymi byli. Partnerzy strategiczni: PKN Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna. A także partnerzy główni: Grupa Lotos Spółka Akcyjna, Poczta Polska Narodowy Operator Pocztowy, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, a także Totalizator Sportowy. Partnerami gali byli również Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank PKO Spółka Akcyjna, Budimex Spółka Akcyjna, Cechini, a także Elektroodzysk, Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań, HM Invest, spółka akcyjna wchodząca w skład grupy Invest, KGHM Polska Miedź, spółka akcyjna, PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, spółka akcyjna oraz sieć sklepów Żabka. To już niestety wszystko na dziś. Dziękujemy za wspólnie spędzonych 8 lat. I zapraszamy, by pozostać z Telewizją Republika przez najbliższe minuty, godziny, dni, miesiące, aż przyjdzie okazja, by spotkać się w 9. urodziny tej niezwykłej telewizji. Kłaniamy się nisko i dziękujemy za uwagę. Partnerami strategicznymi gali byli
partnerami głównymi gali byli: partnerami gali byli